dobry, miasto Zawiercie. Witamy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Transmisja z rewanżowego spotkania GKS Katowice kontra Alluron CMC Warta Zawiercie już przed nami. Mieliśmy nadawać na wszystkich mediach społecznościowych. To się tym razem nie udało. Oczywiście bardzo gorąco za to przepraszamy wszystkich tych, którzy czekali na transmisję na Facebooku czy na Twitterze. Na swoje usprawiedliwienie możemy powiedzieć tylko tyle, że technicznie byliśmy przygotowani na długo przed transmisją, ale okazało się, że serwery streamowe, z których korzystamy, odmówiły w dniu dzisiejszym posłuszeństwa. Oczywiście powiedzieliśmy wszystkim obsługującym te serwery, co myślimy o takiej sytuacji, niemniej jednak one nie zdążyły ruszyć, a więc i my też nie zdążymy nadawać na wszystkie serwisy. Jesteśmy na YouTubie. Transmisja na YouTubie oczywiście zostanie podlinkowana na Facebooku, na Twitterze, więc mam nadzieję, że wszyscy, którzy chcą dzisiejszą transmisję zobaczyć, będą mieli okazję to zrobić. Natomiast no, jest ta mała niedogodność, że transmisja będzie prowadzona tylko i wyłącznie na serwisie YouTube. Mam nadzieję, że tam jesteście. Otwieram sobie tą, że transmisję, zobaczę, ile osób nas ogląda i to będzie pewien papierek lakmusowy tego, co się będzie działo za chwilę. 68 osób w chwili obecnej jest na żywo. Janek Nowakowski chciałby coś powiedzieć. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Jesteśmy już na żywo. Cześć. Zdezynfekuj rękę teraz. Dobrze, moi drodzy, nie wiem jak u Was, natomiast ja mi się podgrzała atmosfera po wczorajszym meczu niesamowicie. Ja to, co widziałem w dniu wczorajszym, naprawdę uznaję, że było bardzo fajne. To, co pokazali zawodnicy Jurajskich Rycerzy oraz nasi przeciwnicy, czyli nasi dzisiejsi gospodarze ze Śląska, GKS Katowice, to był kawał dobrej siatkówki i ja chcę więcej. Natomiast zanim przejdziemy do dzisiejszego meczu, to chwilę się skupmy na tym, co zdarzyło się w dniu wczorajszym. Między innymi zdarzyło się to, że nie udało mi się w czasie rzeczywistym... Ła, Grzesiu Bociek! No... Pierwszy, który trafił nam stanowisko, ale dobra, żyjemy. Nie udało mi się w dniu wczorajszym przekazać statystyk w czasie rzeczywistym, tak bym powiedział, ponieważ no, nie mieliśmy drukarki na hali, próbowaliśmy się elektronicznie komunikować. W dniu dzisiejszym mam już, dzięki uprzejmości Krzysztofa Makaryka, naszego statystyka, mam statystyki ze wczorajszego meczu i te statystyki ja Wam pokażę. Bardzo możecie chętnie do nich zajrzeć i zanalizować je razem ze mną. Natomiast mała prośba, jeżeli oglądacie nas na małym okienku na YouTubie, no to prośba, żeby to małe okienko zmaksymalizować, ponieważ statystyki są dość małe i żeby je przeczytać, no właśnie, wygląda to w tenże sposób. Widzieć, proponuję zmaksymalizować okienko, wtedy będzie trochę lepiej. Warto też zaznaczyć, że nie takim samym składem graliśmy pierwsze dwa sety, ani ostatnie dwa sety, więc analizowanie globalnie tych statystyk jest troszkę zaburzone, bo to trzeba by w oderwaniu pierwsze dwa i osobno ostatnie dwa sety analizować. Niemniej jednak, popatrzcie, przyjęcie 65% pozytywnego przyjęcia zespół Zawiercia, 33% perfekcyjnego. No można z tego grać. Można z tego grać i na pewno robili z tego użytek Jurajscy Rycerze. Widać to po statystykach skuteczności ataku. 52% skuteczności, czyli więcej niż połowę kończyliśmy. 4 asy serwisowe przy 13 błędach. Zespół z Zawiercia, więc minus 9. 6 punktowych bloków. Tak to wyglądało. Spójrzmy jeszcze szybciutko na to, jak zespół GKS-u Katowice się prezentował. Też przyzwoicie. To znaczy... 45% pozytywnego przyjęcia mieli nasi wczorajsi goście wypracowane, 20% perfekcyjnego. To dało im możliwości wypracowania skutecznego ataku na poziomie 47% i 8 punktowych bloków w porównaniu do 6 zespołu Zawiercia, więc w bloku grali nawet lepiej. Jeżeli chodzi o zagrywkę, 21 błędów w polu zagrywki, ani jednego punktowego serwisu w wykonaniu zespołu GKS-u Katowice. Chwilkę się jeszcze skupmy na tym, co prezentowali poszczególni zawodnicy. Najwięcej razy... Dobra, dobra. Tutaj koledzy z GKS-u Katowice skutecznie uciekają od piłek, żeby te jak najlepiej leciały w naszym kierunku. Oczywiście żartuję, żartuję. Pomagają tutaj gospodarze przy organizacji tej transmisji bardzo fajnie, więc bardzo serdecznie im za to dziękuję. W każdym razie, skupiając się na naszych zawodnikach, 23 razy przyjmował zagrywkę nasz zawodnik, a więc Dominik Depowski, i przyjmował ją na poziomie 74% pozytywnego przyjęcia. 23 razy przyjmował i 3/4 piłek to było przyjęcie pozytywne, a 1/3, 30%, troszkę mniej niż 1/3, to było przyjęcie perfekcyjne. Więc widać, że Dominik Depowski, jeżeli chodzi o takie przyjęcie, naprawdę całkiem nieźle sobie radził. Drugi najczęściej przyjmujący zawodnik to jest Krzysztof Andrzejewski, 17 piłek.
miał do przyjęcia 59% pozytywnego, 35% perfekcyjnego. Naprawdę też solidne liczby wypracowane przez Krzysztofa Andrzejewskiego. No i Paweł Halaba, 6 piłek przyjmował, 83% pozytywnego, 67% perfekcyjnego. No nasz rozgrywający naprawdę miał perfekcyjne przyjęcie, miał pozytywne przyjęcie, miał komfortową sytuację, żeby robić użytek z tego, co przyjmowali mu koledzy. Jeśli chodzi o atak, no to najwięcej piłek do ataku dostał Mateusz Malinowski, 19. Przypominam, że to nie jest w przeciągu 4 setów, tylko 2. Mateusz Malinowski grał dokładnie w secie numer 3 i w secie numer 4. W secie numer 1 i 2 zespół z Zawiercia grał z Grzegorzem Boćkiem na boisku. W każdym razie 19 piłek dostał do ataku Malinowski, skończył 8, 42%. Drugi najczęściej obsługiwany w ofensywie zawodnik to był Dominik Depowski, 17 piłek, skończył 7, czyli 41. Widać, że Dominik bardzo solidnie przyjmował, bo 23 piłki, natomiast ilość tych przyjęć lekko odbiła się na jakości ataku, 41%. Następny w kolejności to jest Grzegorz Bociek, 16 piłek, skończonych ataków 11, czyli 69%. Tutaj można korespondencyjnie popatrzeć na liczby Malinowskiego i Boćka. Malinowski dostał więcej piłek, bo 19, o 3 więcej, natomiast skończył o 3 mniej, 8 w stosunku do 11 Grzegorza Boćka, czyli w poprzednim meczu Grzegorz Bociek delikatnie zagrał lepiej niż Mateusz Malinowski. Do tego każdy z nich dołożył jeszcze po jednym punktowym bloku. Oczywiście daleki jestem od jakichkolwiek spekulacji i wyciągania wniosków takich już długoterminowych po pierwszym sparingu, jaki mieliśmy okazję oglądać. Niemniej jednak ja jestem bardzo ciekaw właśnie tej dyspozycji obu tych zawodników w polu ataku. Przypomnijmy, zarówno Grzegorz Bociek, jak i Mateusz Malinowski to jest para zawodników, którzy pozostali w zespole z Zawiercia z poprzedniego sezonu. To nie jest zresztą pierwszy ani drugi sezon tej pary zawodników w naszym klubie. Chodzą po siatkarskich takich salonach opinie, że to jest para fajnie uzupełniających się zawodników. Prawa ręka Grzegorz Bociek, no i taka solidna muskulatura, no i dynamika lewa ręka Mateusz Malinowski. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w sezonie zasadniczym. No i zobaczmy jeszcze, jeżeli chodzi o zagrywkę. Tutaj nie było lidera. Mieliśmy jeden as serwisowy Patryka Niemca, jeden as serwisowy Mateusza Malinowskiego, jeden as serwisowy Grzegorza Boćka i jeden as serwisowy Pawła Halaby. Tak wyglądają statystyki. Nie! Ach, dziękuję. Dustin Watten tutaj padem siatkarskim uratował naszą transmisję, więc żyjemy, transmitujemy dalej. Jeśli ktoś by miał ochotę zaznajomić się z tymi statystykami bardziej, to proponuję zatrzymać transmisję na chwilę, bo ja już to ukrywam i idziemy dalej. W dniu dzisiejszym będziemy mieć do dyspozycji dwie kamerki, jedną tak jak Państwo widzą i jedną z rogu boiska oraz będę chciał w dniu dzisiejszym przetestować możliwości powtórek, jakie będziemy mieli okazję Państwu transmitować w tym spotkaniu. W dniu wczorajszym mi się to nie udało. Mam nadzieję, że uda się to w dniu dzisiejszym. Natomiast ponieważ to jest pierwszy raz od dłuższego czasu, jak nie transmitowaliśmy powtórek, więc proszę o taryfę ulgową, gdyby się nie udało, chociażby na przykład za pierwszym razem. No przetestujmy jakąś powtórkę. No tak, to były jeszcze moje w takim razie testy z dnia wczorajszego. Rozpoczniemy nagrywanie powtórek. Tak, teraz już powtórki powinny być nagrywane i za chwilę powinno się już te powtórki dać oglądać. Mam nadzieję, że to wzbogaci naszą transmisję. Jeżeli chodzi o to, w jakim składzie w dniu dzisiejszym zagramy, to zawodnik, na którego najbardziej czekam, czyli Gareth Mwangututia, ze względu na dość charakterystyczne nazwisko, trudne do wypowiedzenia nazwisko, szczególnie mam tu na myśli kibiców, którzy będą wywoływać wyjściowe szóstki. W dniu wczorajszym był przebrany, natomiast nie dotknął parkietu. W dniu dzisiejszym nawet nie założył stroju treningowego. Wydaje mi się, że może mieć jakiś uraz, natomiast jaki to uraz i czy on jest groźny, czy nie, po prostu nie dałem rady sprawdzić. Może to się uda jakoś między setami dowiedzieć. Reszta zawodników widzę, że jest ubrana. Oczywiście z pominięciem dwójki, których niestety dotknął koronawirus, to ich w dniu dzisiejszym nie zobaczymy. Widzę, że powoli dobiega końca rozgrzewka. Już w chwili obecnej mamy okazję obserwować trening zagrywki.
To jest druga kamerka, jaka w dniu dzisiejszym będzie do naszej dyspozycji. Zbliżamy się do rozpoczęcia meczu, więc jeszcze raz pozwolę sobie przeprosić wszystkich facebookowiczów i wszystkich twitterowiczów, którzy oczekiwali na transmisję na tych mediach społecznościowych. Daj troszkę głośniej. Dobrze, daję troszkę głośniej. Ponieważ no, nie udało nam się na tych wszystkich platformach puścić stream. Nie do końca jest to nasza wina, złośliwość rzeczy, tym razem nie tylko elektronicznych, ale i martwych przede wszystkim, a więc serwisy streamowe, z których korzystaliśmy do tej pory i do tej pory nam się bardzo dobrze sprawdzały. No, w dniu dzisiejszym po prostu odmówiły współpracy. Nawiązaliśmy kontakt z obsługą techniczną, natomiast oni powiedzieli, że no nie gwarantują, czy uda się to naprawić do startu meczu. Musieliśmy podjąć decyzję. Podjęliśmy decyzję, że będziemy transmitować z YouTube'a i z YouTube'a wszystkie linki kierować na Facebooka, na Twittera. Mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani dzisiejszą transmisją po prostu na tą transmisję trafili. Jeśli nie, to mam też jeszcze prośbę. Przekażcie wszystkim znajomym, którzy czekają na to spotkanie, że transmisja jest na YouTubie. Jeśli ktoś zgubił linka, no to prześlijcie Messengerem. Jakkolwiek, niech wszyscy zainteresowani skupią się na YouTubie. A ja już powoli skupiam się na tym, co będzie się działo w dniu dzisiejszym. A więc rewanżowy sparring pomiędzy GKS-em Katowice a Aluron CMC Wartą Zawiercie. Przypomnijmy, w dniu wczorajszym mecz zakończył się wynikiem 4-0, zwycięstwo Jurajskich Rycerzy. Graliśmy ten mecz u nas na hali przy ulicy Blanowskiej w Zawierciu. Dzisiaj rewanż w Katowicach, Szopienicach, a więc hala, na której na co dzień trenuje zespół GKS-u. Dzisiaj już na pewno tak łatwo nie będzie. Zawodnicy już wchodzą na parkiet, nie będzie tu jakiegoś oficjalnego przedstawienia, no więc skupmy się już tylko i wyłącznie na wyjściowych szóstkach i sportowych emocjach dzisiejszego dnia. Jan Nowakowski wędruje za linię 9 metra, więc zagrywka będzie po stronie GKS-u Katowice. Wiktor Musiał jest na pozycji w zespole Katowice. Jan to będzie rozgrywający. Miłosz Zniszczał widzę pod siatką na pozycji środkowego bloku drugiego. Sławomir Stolc i Buchowski. To jest para przyjętych. Pierwszy punkt dla zespołu z Zawiercia. Halaba kończy pierwszy atak. Staram się wychwycić szybciutko, kto w jakim składzie będzie wychował zespół z Zawiercia. Patryk Czarnowski, Mateusz Malin, Marcin Kania, Paweł na pewno na pozycji rozgrywającego. Ten sam rozgrywający, co wczoraj, czyli nasz argentyński magik, kolejny magik w zespole Zawiercia, więc Maxi Cavana. Mateusz Malinowski rozpoczyna w ataku. Siatka po stronie drużyny z Katowic, więc drugi punkt dla nas. Jeszcze pozycja libero mnie interesuje, czy jest Michał Żurek, czy Krzysztof Andrzejewski. Na razie mamy dwóch środkowych na boisku, więc tego się jeszcze nie dowiemy. 2-0 już powinno być. Tak jest. Już 3-0. To jest as serwisowy w wykonaniu zespołu z Zawiercia. No cóż, sprawdźmy, czy się uda teraz powtórkę zobaczyć. No już prawie. Miejmy nadzieję, że już następna powtórka pójdzie gładko. Patryk Niemiec w Buchowskiego. Buchowski sytuacyjna piłka na potrójnym bloku. Goni piłkę Patryk Niemiec. Dał radę. Sytuacyjna piłka, środek siatki. Dość takie niecodzienna sytuacja dla Pawła Halaby, ale ostatecznie wszystko zakończyło się na siatce punktem dla drużyny z Zawiercia i szybko czas dla swojej drużyny poprosił słaby. A tutaj pierwsza powtóreczka. Halaba z środka. No i na siatce już udało nam się skończyć akcję, więc szanowni Państwo, powtórki weszły. Cieszmy się z tego. Szkoda, że na YouTubie nie jest nam dane czatować, ponieważ ten czat jest wyłączony i dzisiaj wszystkie jakby możliwości techniczne są przeciwko nam, bo YouTube, dokopałem się gdzieś w ustawieniach do tego, gdzie się ustawia, żeby włączyć ten czat, tylko że włączenie czatu miałem zablokowane, tak jakby YouTube zablokował nam czat. No, złośliwość rzeczy ma
dzisiaj w całości przeciwko nam, ale damy radę. Transmitujemy, mam nadzieję, że mnie słychać, widać na pewno. Może jeszcze troszeczkę głośniej damy, żeby było słychać lepiej i czekamy na zagrywkę. Buchowski nie kończy ataku, ale piłka wróciła na stronę Katowic. Jeszcze raz Buchowski z lewego skrzydła, to jest kiwka za blok. Jest tam wyłączony z rozegrania Maxi Kawana. Ta sytuacyjna piłka nieskończona. Odpowiedź ze strony GKS-u Katowice, lewe skrzydło i to już była kończąca akcja. Druga wymiana, pierwszy punkt dla zespołu GKS-u Katowice. Firlej. O, zatrzymany teraz blokiem na środku siatki Patryk Czarnowski. No, ta czapa mogła się podobać kibicom, chciałem powiedzieć, których tu nie ma tak naprawdę. Cały czas żyjemy w sytuacji koronawirusa, więc no nie jest łatwo. Prowadzić takie mecze bez obecności kibiców. Mateusz Malinowski na prawym skrzydle doprowadza akcję do końca, więc jest piąte oczko dla Aluron CMC. Warty zawiercie, jest przejście i czekamy na zagrywkę w wykonaniu Mateusza Malinowskiego. Skrót Malinowskiego, ale połapali się w tym zawodnicy GKS-u Katowice. Lewe skrzydło Wiktor Musiał skończył atak. Kulają powtórki. Bardzo z tego powodu się cieszę. Buchowski teraz jest w polu zagrywki. Mocna zagrywka. Michał Żurek chyba jest na pozycji libero, to on tą piłkę przyjmował. Nie kończymy ataku, kontra w wykonaniu GKS-u Katowice też nieskuteczna. Mateusz Malinowski, ale siatka wcześniej po stronie Gieksy. To jest oczywiście koniec tej akcji i punkt dla zawiercia, punkt numer 6. Jest dokładnie 6-3. Jeszcze staram się zapanować nad mikrofonem. Mam dziwne przeczucie, że ten mikrofon nie idzie tak, jak powinien. Jest na razie 6-4 na tablicy wyników. Dwóch leworęcznych zawodników mamy w chwili obecnej na parkiecie. Piotr Orczyk właśnie skończył atak na lewym skrzydle. Jest 7-4. Jan Nowakowski nie kończy ataku. Ale też Piotr Orczyk nie dał rady skończyć. No, teraz mikrofon wskoczył. Teraz już widzę, że głośność jest taka, jaka powinna być. Miejmy nadzieję, że to już jest ostatnia awaria w dniu dzisiejszym. Skupmy się tylko i wyłącznie na siatkarskich emocjach. 7-5, oficjalny początek techniczny tego spotkania. Wiktor Musiał w polu zagrywki. Gramy. Na pewno będzie mocno, a nawet nie. Lekka zagrywka. Paweł Halaba przyjął nieźle. Mateusz Malinowski zdrowo przesadził teraz przy bocznej linii boiska. Chciał się zmieścić po prostej, tyle że nie zmieścił się na szerokość. No tak, teraz już widzę, że te powtórki są lekko za długie. Trzeba będzie troszkę skrócić bufor, bo już następna akcja. My cały czas czekamy na zagrywkę Wiktora Musiała, a przed chwilą Wiktor Musiał skończył mocną zagrywką kolejną akcję. To jest 7-7. Wiktor Musiał po raz trzeci. Ale przekroczenie linii zagrywki, linii 9 metra, nadepnięcie linii, to oznacza punkt numer 8 dla zawiercia.
Jan Nowakowski. 8 do 8 remis. No spróbuję jakoś zapanować jeszcze nad tymi powtórkami, żeby tak długo one nie trwały. Kawana. Stolca. Ten przyjęcie całkiem niezłe. Środek siatki. Jan Nowakowski kiwką, ale skuteczną zdobywa kolejny punkt dla swojej drużyny. No właśnie, tak to powinno wyglądać. Dobra. Już wszystko wiem, jak to działa. Michał Żurek, jest przyjęcie po stronie zawiercia, ale teraz jakoś nie zrozumiał się Kawana tutaj z, chyba nie z Malinowskim. To chyba była piłka do Patryka Niemca. Tak mi się wydaje, że Patryk Niemiec po prostu albo nie spodziewał się, że dostanie piłkę, albo z tą piłką się rozjechał. Mamy remis 9 do 9 i w polu zagrywki jeszcze raz z numerem 9 Sławomir Stolc. Teraz przestrzelił, a więc 10 oczko dla zawiercia. Piotr Orczyk w polu zagrywki. Buchowski w przyjęciu, trochę do boku boiska. Męczył się tam Firlej. Ale jak widać, przytomna kiwka gdzieś do narożnika boiska sprawiła, że jednak dużo problemu mieli zawodnicy Aluron CMC i warte zawiercie do asekuracji tej obrony. 10 do 10, Jan Nowakowski w polu zagrywki. Flot, Michał Żurek przyjęty na palce, lewe skrzydło, Paweł Halaba po dalekiej przekątnej trafił. Fajny, mocny atak, był tam ustawiony w obronie Jan Nowakowski. Teraz będzie widać ten atak Pawła Halaby. A my już mamy następną akcję. Miłosz zniszczał. Jak na razie punkt za punkt, 11 do 11. W polu zagrywki posłanie GKS-u Katowice Jan Firlej, jeden z tych zawodników, który w GKS-ie Katowice pozostał po poprzednim sezonie. Dobre przyjęcie zawiercia. Lewe skrzydło, Paweł Halaba, ale zmierzył się z blokiem. Kontra, Wiktor Musiał też nie sforsował bloku z zawiercia. Jeszcze jedno uderzenie po stronie zawiercia. Mateusz Malinowski pod górę, ale skutecznie. Z wykorzystaniem rąk przeciwników Mateusz Malinowski tutaj dokończył egzekucji. 12 do 11, prowadzenie jednego punkcika zespołu z zawiercia i w polu zagrywki Mateusz Malinowski. No na zagrywkę tego zawodnika na pewno gorąco liczymy. Po taśmie. Troszkę piłka straciła na impecie, ale to i tak Dustin Wotten będzie stawiał piłkę. Wiktor Musiał próbował wypchnąć ją poza boisko. Zostało to wszystko po stronie Katowic. Buchowski kiwa za blok. Jest asekuracja. Patryk Czarnowski. Musieliśmy to oddać za darmo. Na drugą stronę. Lewe skrzydło GKS Katowice. Wiktor Musiał nie kończy. Kawana dał radę to zagarnąć jeszcze do boiska. Halaba, kiwka i jeszcze raz GKS Katowice. Lewe skrzydło. Wiktor Musiał o blok i gramy. Teraz będzie trochę więcej czasu na wyprowadzenie akcji. Halaba. Ach, szkoda, bo miałem wrażenie, że troszkę za wysoko dostał piłkę Paweł Halaba, tak jakby spodziewał się, że trochę szybciej rozegra Maxi Kawana piłkę do tego skrzydła, na którym skakał Halaba. To oczywiście wszystko jest jeszcze do poprawy, do wytrenowania. Przypomnijmy, że sezon przygotowawczy jeszcze trwa, więc takie problemy ze zgraniem spokojnie zostaną wyeliminowane. Mi się najbardziej podoba to, że Maxi Kawana nie boi się grać szybko, a przede wszystkim Paweł Halaba nie boi się nachodzić szybko do takich ataków. W międzyczasie zepsuta zagrywka GKS-u Katowice i czekamy z kolei na uderzenie zawiercia. Dokładnie Paweł Halaba. Buchowski, przyjęcie do boku boiska. Buchowski teraz praktycznie bez bloku z szóstej strefy skończył atak. Miłosz zniszczą w polu zagrywki. 34 lata na koncie tego środkowego bloku. 2 metry, 1 centymetr wzrostu.
No i taki nieprzyjemny flot rozbijający dłonie Piotra Orczyka. To jest bodajże pierwszy punkt zdobyty bezpośrednio zagrywką w dniu dzisiejszym i pierwszy przez zespół GKS-u Katowice. I GKS Katowice też wychodzi na prowadzenie 14-13. I jeszcze raz w polu zagrywki Miłosz z Niszczą. Michał Żurek, teraz jest całkiem niezłe przyjęcie. Malinowski trafia w Zniszczoła, ma kontrę zespół GKS-u Katowice i robi z tej kontry użytek. Tutaj w walce na siatce Jan Nowakowski wypchnął piłkę poza boisko. 15-13 na tablicy wyników i w polu zagrywki za chwilę będzie po raz kolejny Miłosz Zniszczoł, ale wcześniej o czas dla swojej drużyny poprosił trener Aluron CMC Warta Zawiercie. Przypomnijmy, od tego sezonu mamy nowego szkoleniowca na pokładzie. Igor Kolakowicz, 55 lat, tego pana czarnogórzec przez 3 ostatnie lata prowadził z całkiem niezłymi sukcesami reprezentację Iranu. Teraz przejmuje stery w Zawierciu. Z dziennikarskiego obowiązku, przypomnijmy, w poprzednim sezonie jako pierwszy trener rozpoczął Mark Lebedew, w trakcie sezonu został jakby zastąpiony, to może nie najlepsze określenie, zdecydował sam odstąpić od prowadzenia tego zespołu, zrezygnował, to jest chyba najlepsze słowo. I sezon, przynajmniej do tej przerwy koronawirusowej, prowadził drugi trener, Dominik Kwapisiewicz. No i Dominik Kwapisiewicz oczywiście teraz też jest z nami, dalej pełni funkcję drugiego trenera. A my przenosimy się na parkiet. 13-15 na tablicy wyników. Miłosz zniszczał w polu zagrywki. Jest przyjęcie Piotra Orczyka. Prawe skrzydło Mateusz Malinowski. No teraz już kompletnie bez bloku. Myślę, że warto zobaczyć tą akcję jeszcze raz w Turce, bo fajne przyjęcie, fajne rozegranie. I przede wszystkim bez bloku Mateusz Malinowski. Popatrzmy, Maxi Kawana, prawe skrzydło, pięknie. Następna akcja, Jan Firlej goni teraz piłkę, Sławomir Stolc bardzo fajnie wyprowadził atak tutaj przy lewej antence. Miał niedociągniętą piłkę do tej lewej antenki, a mimo wszystko wybrał się w kierunku po prostej. Niewiele tam miał przestrzeni, mimo wszystko jednak minął blok i piłka wędrowała w pole boiska, więc trzeba było to bronić, nie udało się. 16-14, Wiktor Musiał w polu zagrywki. Piotr Orczyk, dobre przyjęcie. Piotr Orczyk teraz na pojedynczym bloku, ale podbił go Dustin Wotten. Firlej zagarnął piłkę jeszcze do gry. Musiał, przebił na drugą stronę. Gramy dalej. Orczyk na pojedynczym bloku. Teraz już z premedytacją kończy tą akcję. No, taka dłuższa akcja w tym meczu, ale fajnie, że kolejna dłuższa akcja, która zakończyła się zwycięzcem drużyny Zawiercia. Tutaj pierwszy atak Piotra Orczyka. I za chwilę ponowienie akcji. Ale my już wróćmy może na parkiet, bo tu jest kolejne uderzenie ze strony Zawiercia. Kolejny raz Piotr Orczyk. I to już będzie remis. 16-16. Maxi Kawana wędruje w pole zagrywki. Na palce Buchowski, Firlej, prawe skrzydło, Wiktor Musiał. Nie trafił. No miał dość komfortową sytuację, wydawać by się mogło, Wiktor Musiał, bo jeśli tam był blok, to pojedynczy, podwójny, to może za dużo powiedziane, bo w dość mocnej rozsypce skakali blokujący zespołu Zawiercia. Mimo wszystko Wiktor Musiał przestrzelił. Trwają tu jeszcze jakieś negocjacje przy słupku sędziowskim. Trzeba też troszkę wytrzeć parkiet. Mimo wszystko 17 oczko zapisane na koncie Aluron CMC Warty Zawiercie. I Maxi Kawana w polu zagrywki. Jan Nowakowski w przyjęciu. Firlej, prawe skrzydło. Jeszcze raz Wiktor Musiał. Tym razem z wykorzystaniem dłoni pojedynczego bloku zespołu Zawiercia. Stanowczo za długie te powtórki. Mogłyby być szybciej, to się przyznaje. No cóż, następnym razem się poprawimy. Będzie już lepiej. To był ten właśnie atak. Wracamy na parkiet. Malinowski również z wykorzystaniem bloku przeciwników. 18-17 na tablicy wyników. Zagrywka po stronie Zawiercia. I Piotr Orczyk za linią 9 metra. No
Mocna zagrywka, ale prosto w moje ręce, tak można by powiedzieć. Kozłem oczywiście wcześniej zaryzykował Piotr Orczyk mocną zagrywkę. Nie udało mu się. Gdzie jak nie na sparingach najlepiej testować mocną zagrywkę. Tutaj pobudza wszystkich Dustin Watten, który akurat jest przy ławce rezerwowej. Tyle, że nie ma kogo pobudzać, bo przecież kibiców nie ma na hali. Jeszcze raz ponawiamy akcję. Malinowski na pojedynczym bloku. No coś niesamowitego, co zrobił teraz nasz rozgrywający, bo mam nadzieję, że to będzie widzieć. Proszę spojrzeć, jak on rękami zamachał. No a z tej kamery to akurat nie było widać, ale generalnie bardzo mocno markował wystawienie do lewego skrzydła. W ostatniej chwili tak naprawdę odchylając się do tyłu i uruchamiając Malinowskiego, mam wrażenie, że zgubił totalnie blok zespołu GKS-u Katowice takim zagraniem. Dobra zagrywka zespołu z Zawiercia. To będzie punktowa zagrywka 20 do 18. W samej końcówce dokładamy punkt zdobyty zagrywką. Któż to zrobił? Numerek 5 na plecach to oznacza Patryka Niemca. On też jest takim flotowcem nieprzyjemnym. Trochę jak Miłosz Zniszczą po stronie GKS-u Katowice. W każdym razie w samej końcówce 20 do 18. Prowadzenie dwupunktowe Aluron CMC Warty Zawiercie i Grzegorz Słaby prosi drugi czas dla swojej drużyny. No i tutaj jeśli ktoś się spodziewa, że będą jakieś reprymendy czy korekty taktyki, mowy motywacyjne któryś trenerów, no to przypominam, że gramy sparring, więc sparring służy do tego, żeby potrenować, a nie po to, żeby wygrać. Oczywiście zawsze fajnie się wygrywa, ale przede wszystkim obie drużyny tutaj przyjechały z nastawieniem na sprawdzenie aktualnego stanu technicznego, poziomu siatkarskiego i zebranie feedbacku, nad którym można popracować później spokojnie na własnej hali. Więc nie patrzmy tak specjalnie na wynik, patrzmy na to, jak zachowują się poszczególni zawodnicy, jak chociażby Patryk Niemiec w polu zagrywcy po przerwie. Buchowski troszkę do boku przyjęcie. Wiktor Musiał trafił. Gdzieś od zewnętrznej strony bloku po prostej rozłożył ręce Patryk Niemiec, pokazując, że nie bardzo dał radę to uderzenie wyasekurować. Fakt faktem, Wiktor Musiał też bardzo mocno zagiął nadgarstek. 20 do 19. Jan Firlej w polu zagrywki. Piotr Olczyk, jest dobre przyjęcie, gramy środkiem, skończył atak na środku Patryk Czarnowski. To jeszcze ta ostatnia akcja Wiktora Musiała. No chyba trafił w boisko. 21 do 19. Taki jest aktualnie wynik i w polu zagrywki Mateusz Malinowski. Po taśmie piłka trochę straciła na impecie, ale też z problemami mimo wszystko Dustin Watten. Nie kończą ataku gospodarze, też nie skończył Paweł Halaba, świeca, tam jest Wiktor Musiał na potrójnym bloku, ta piłka została po stronie Katowic, teraz środek siatki, Miłosz Zniszczą, pracuje tam zespół z Zawiercia, Halaba na podwójnym bloku, zatrzymany. No blisko było, to trzeba przyznać, bardzo blisko było końcowej, czy tej bocznej linii kończącej plac gry, uciekał od tej piłki Halaba, no ale ona musiała wpaść w boisko. Punkt dla zespołu z Katowic numer 20. Przyznany Dawid Buchowski w polu zagrywki. Mocna zagrywka. Halaba z problemami pod sufit. Goni piłkę Maxi Kawana. Halaba teraz bardzo mocno na potrójnym bloku, ale o ten blok nie zahacza. 21 do 21, mamy remis. No ten czas na żądanie Grzegorza Słabego oraz to, co trener Słaby powiedział swoim zawodnikom, zadziałało, bo straty odrobione. W samej końcówce mamy remis. 21 do 21 i jeszcze raz Buchowski w polu zagrywki. Jeszcze raz mocno, ale tym razem piłka zatrzymała się poniżej górnej taśmy. Tak więc punkt dla Zawiercia 22 do 21. No i teraz trzeba odskoczyć od przeciwnika na minimum jedno oczko, żeby myśleć o zwycięstwie w tym secie. Tutaj z nadziejami patrzę na Pawła Halabę, który teraz jest w polu zagrywki. Dustin Watten raczej bez problemów przyjęcie. Wiktor Musiał też na pojedynczym bloku. Co prawda nie skończył pierwszej akcji, ale tam na siatce już środkowy GKS-u Katowice dokończył dzieła. Grzegorz Bociek nam się pojawił na podwyższenie bloku. Zmienił Maxi Kawanę. Teraz Maxi Kawana wraca na boisko.
Mamy tego zawodnika, który jeszcze przed chwilą skończył na środku siatki sytuacyjną piłkę, a więc Miłosza Zniszczoła mamy okazję obserwować teraz w polu zagrywki. Flot Worczyka, jest przyjęcie. Orczyk na podwójnym bloku przytrzymany i to jest blok punktowy. Ta piłka dość wysokim łukiem spadała, ale ostatecznie spadła w samą linię. No i GKS Katowice wyszedł na prowadzenie. 23-22 o czas poprosił Igor Kolakowicz. Ponieważ te powtórki łapią trochę za długi czas, a żeby to zmienić, musiałbym na chwilę przerwać transmisję, to myślę, że szanowni kibice, umówimy się na mały myk, to znaczy jak się skończy ten set i będzie przerwa między setami, to ja na chwilę zatrzymam stream. Na YouTubie będziecie to odbierać jako, że transmisja została zawieszona, ale nie rozchodźcie się, ok? Ja tylko szybko skrócę bufor powtórek, żeby to nie trwało te 10 sekund, tylko powiedzmy troszkę mniej i rozpocznę stream na nowo, więc YouTube powinien się wznowić i te powtórki powinny pracować trochę lepiej. Póki co Miłosz Zniszczoł w polu zagrywki, jeden punkcik do odrobienia ma zespół Zawiercia. Michał Żurek na palce, troszkę przesunął Maxi Kawane, Malinowski od zewnętrznej strony bloku, Buchowski z pretensjami tutaj do sędziego i sędzia przyznaje rację Dawidowi Buchowskiemu. Wydaje mi się, że chodziło tutaj o czystość pierwszego odbicia, które faktycznie nie musi być aż tak precyzyjne. Mateusz Malinowski uderzył bardzo mocno, ale też trzeba przyznać, że Buchowski ustawiony był bardzo dobrze w linii obrony, więc akcja teoretycznie powinna być dalej kontynuowana. Nie była, sędzia przyznał się do błędu. Gramy dalej. Sparing to też jest moment, że sędziowie mogą poćwiczyć przed sezonem. Czemu nie? Zniszczał w Żurka. Ten znowu troszkę przesuwa nam rozgrywającego. Podwójny blok, skacze przy lewej antence. Ciekawa sytuacja, bo na lewej stronie mamy Piotra Orczyka, leworęcznego przyjmującego, a na prawym skrzydle mamy Mateusza Malinowskiego, leworęcznego atakującego. Więc na dwóch skrzydłach mamy lewe dłonie. Teraz lewa dłoń Piotra Orczyka zdobyła punkt numer 23 i w pole zagrywki wszedł Patryk Czarnowski. Buchowski, jest przyjęcie. Firlej jedną ręką, kiwka, połapał się w tym Malinowski. Maxi Kawana kiwa też na lewym skrzydle Piotr Orczyk. Odpowiedź Gieksy przez strefę bloku nie skończył. Sławomir Stolc ataku. Paweł Halaba, nie, to był Piotr Orczyk, przepraszam, na lewym skrzydle. Dłuższa akcja. Ale najważniejsza, ta dłuższa akcja zakończyła się ostatecznie punktem dla zespołu z Zawiercia. 24-23, pierwsza piłka setowa dla gości, a więc Jurajskich Rycerzy. Patryk Czarnowski jeszcze raz w polu zagrywki. Sławomir Stolc, jest przyjęcie po stronie Katowic na pojedynczym bloku. Mam wrażenie, że nawet nad Kawaną. No, puścił to sędzia dalej do gry. Nowakowski rozpoczyna kontrę, Buchowski ją kończy. Wydaje mi się, że sędzia puścił to do gry, ponieważ nie miał do dyspozycji liniowych. Podczas tego sparingu nie mamy sędziów liniowych i bardzo ciężko jest ocenić, z której strony antenek piłka przeleciała. A może i pan sędzia nawet był w stanie to ocenić. Nie protestują specjalnie katowiczanie, może dlatego, że zdobyli punkty. 24-24, Wiktor Musiał w polu zagrywki. Mocna zagrywka Kawana. No i proszę, to jest punkt dla zespołu z Zawiercia. Jeśli ktoś zastanawiał się, co oznacza argentyński magik rozegrania, to właśnie ta akcja pokazuje, że jedną ręką markując rozegranie wypchnął tą piłkę za plecy, zahaczając o blok przeciwników. Szapoba, panie magiku, 25-24, kolejna piłka setowa dla Zawiercia. Nie zdąży Piotr Orczyk tutaj bardzo ambitnie pobieg. Wydaje mi się, że w jego nogach można jeszcze zauważyć wyraźne ślady ciężkiej siłowni, jaką na pewno para trenerów Kolakowicz-Kwapisiewicz zaaplikowała naszym zawodnikom. Ta świeżość i tym samym lepszy start oraz dobre przyspieszenie przyjdą na pewno w trakcie sezonu. Teraz dajmy żyć naszym zawodnikom i tolerujmy, że nie zawsze uda im się tak szybko zebrać do defensywy. Patryk Niemiec rozpoczyna akcję zespołu z Zawiercia, a na prawym skrzydle Piotrek Orczyk kończy tą akcję. 26-25, kolejna piłka setowa dla Zawiercia. Piotr Gorczyk będzie zagrywał.
Buchowski utrzymał przyjęcie. Fidley na lewe skrzydło. Buchowski przytrzymany blokiem i to jest blok punktowy. 27 do 25. Takim wynikiem kończy się set numer 1. 1 do 0. Rozpoczyna się ten mecz od prowadzenia Jurajskich Rycerzy. Szanowni kibice, teraz szybciutko zrobimy to, o czym mówiłem. Czyli ja zatrzymam na chwilę stream. Zobaczycie małą przerwę w nadawaniu. Natomiast zrobię to na tyle szybko, że za chwilę YouTube powinien wrócić. A skrócę sobie bufor powtórek z 10 sekund powiedzmy do 5. Dobrze, ja już jestem z powrotem. Moi kochani, mam nadzieję, że widzicie obraz. Szybka zaślepka, lecę jeszcze po statystyki. Słychać. No, tak, mój lewoskrzydłowy Krzysztof Jurak dba o to, żeby statystyki pojawiły się za chwilę na Twitterze, tak? Więc, kochani kibice, jeżeli chcecie je przeanalizować po swojemu, zapraszam na Twittera AluronCMC Warta Zawiercie. Tam się pojawi to, co ja za chwilę przeczytam. Dziękuję bardzo. 12 razy przyjmował Piotr Gorczyk. Przepraszam bardzo, trochę się zdyszałem biegnąc po te statystyki. Już nauczony doświadczeniem wiem, że tutaj przerwa między setami jest bardzo krótka, więc nie ma czasu do stracenia. Z tych 12 przyjęć 58 pozytywnego przyjęcia. Nieźle. 59 miał cały zespół, 43% w ataku. Trochę gorzej nam idzie dzisiaj w ofensywie w porównaniu do wczorajszego dnia. Do statystyk za chwilę wrócimy. A teraz Piotrek Orczyk rozpoczyna seta numer 2. Mocna zagrywka, uchylił się tam Sławomir Stolc i to była dobra decyzja, bo gdyby starał się to przyjmować, myślę, miałby trochę więcej problemów. Rozpoczynamy set numer 2 od jednopunktowego prowadzenia zespołu GKS-u Katowice. P1 po stronie gospodarzy, Jan Firlej w polu zagrywki. Piotr Gorczyk w polu... No, przyjęcia zachował się całkiem nieźle, chociaż tutaj widziałem kątem oka z kamery, że tak z drugiego metra mimo wszystko Maxi Kawana uruchomił Patryka Niemca, a ten przestrzelił. Mamy prowadzenie dwupunktowe zespołu z Katowic, 2 do 0 i jeszcze raz Firlej. Ach, dobra zagrywka, taka wyrzucająca, ale też nieźle zachował się w przyjęciu Piotr Gorczyk, tyle że nie kończymy ataku. Ale za to dokładamy pierwszy punkt blokiem, szanowni państwo. No i zobaczmy, jak te powtórki teraz zareagują. No cóż, cały czas są troszkę długie. Tutaj ta kiwka i za chwilę punktowy blok w wykonaniu Zawiercia. Pierwsze oczko dla Jurajskich Rycerzy w tym secie. Miłosz zniszczał na siatce. No tam tych odbić chyba było już za dużo. Taką decyzję podjął na pewno sędzia. Dzisiejszych zawodów mamy remis 2 do 2 i jeszcze raz powędrował w pole zagrywki po stronie zespołu z Zawiercia Patryk Niemiec. Buchowski, dobre przyjęcie, uruchomione na środku. Miłosz zniszczał, ale też Patryk Czarnowski dobrze popracował w bloku. Halaba no miał ochotę skończyć tą akcję taką sprytną kiwką, tyle że ta sprytna kiwka zatrzymała się na bloku przeciwników. No cóż, sparingi są po to, żeby potestować. Bufor na pewno powtórek trwa 5 sekund. Jeśli ta akcja trwała 5 sekund, to muszę chyba wrócić na zajęcia z matematyki, bo trwała trochę dłużej. W międzyczasie zepsuta zagrywka GKS-u Katowice daje nam trzeci punkt. No i zobaczmy. Mateusz Malinowski to jest jeden z tych zawodników na zagrywkę, którego bardzo mocno liczymy
przyjęta perfekcyjnie zagrywka Malinowskiego przez Stolca, ale też Stolc nie kończy ataku na lewym skrzydle. Co prawda nie wyprowadziliśmy kontry, ale mamy okazję jeszcze powalczyć w obronie. Maxi Cavana walczył co prawda w bloku, tyle że ten blok skończył się na takiej lince, na której mocuje się siatkę do słupka. To oczywiście jest już nieuprawnione. Akcja musiała zostać przerwana. 4-3 na tablicy wyników i Miłosz zniszczał, wędruje w pole zagrywki. Piotr Gorczyk, takie przyjęcie na 3 metry od siatki. Mateusz Malinowski z wykorzystaniem bloku przeciwników kończy tą akcję. Tam jeszcze popędził któryś z obrońców GKS-u Katowice jak mógł. No właśnie. Teraz trochę lepiej ta powtórka wyglądała. 4-4 na tablicy wyników w polu zagrywki. Paweł Halaba, przepraszam, to była prawa ręka oczywiście. Pojedynczy blok w wykonaniu Piotra Orczyka. Wiktor Musiał uderzył z pełnym przekonaniem przez linię bloku zespołu Zawiercia, ale wysoko na zasięgu. To wszystko sprawiło, że piąte oczko zapisujemy na konto GKS-u Katowice. Wiktor Musiał w polu zagrywki. To może być punkt? Nie. Pokazuje sędzia, że ta piłka nie zmieściła się na szerokość boiska. Na pewno było blisko. No i tutaj wydaje mi się, że Grzegorz Słaby w tym sezonie zasadniczym z jakości zagrywki Wiktora Musiała może być zadowolony, bo jeśli w sezonie przygotowawczym już tak nieźle to wygląda, to jak to będzie wyglądało w sezonie zasadniczym? No i właśnie, Wiktor Musiał teraz wyrwany do odpowiedzi. Prawe skrzydło trafił w boisko gdzieś pod linię 9 metra. Dość dużą dziurę w bloku też miał, trzeba przyznać. 6-5 Sławomir Stolce. Paweł Halaba, dobre to było przyjęcie na pojedynczym bloku. Teraz Piotr Gorczyk przybił siatkarskiego gwoździa, no bo tak to trzeba nazwać po imieniu. Wszystko zaczęło się od dobrego przyjęcia Pawła Halaby. Tutaj na pojedynczym bloku taki rosły i skoczny zawodnik, jakim jest Piotr Gorczyk. Przypomnijmy, 1,98 cm wzrostu, 27 lat. No to łapiąc piłkę wysoko, może naprawdę zapytać się tylko, w który róg boiska, kochani przeciwnicy, chcielibyście dostać piłkę. 7-6 na tablicy wyników. W polu zagrywki pojawia nam się Jan Nowakowski. Orczyka dołem Maxi Cavana. To nie było dobre przyjęcie, też nie najlepsze rozegranie. Mają kontrę w powietrzu katowiczanie. Wiktor Musiał z prawej strony boiska kończy ten atak. Tak, to już była ta ostatnia ostatnie uderzenie. Piotr Orczyk w polu zagrywki. No dzisiaj Piotr Orczyk tą zagrywką nie sieje już takiego spustoszenia jak w dniu wczorajszym. Jedną zagrywkę w tym secie już posłał gdzieś daleko poza linię 9 metra. Teraz zagrywka w siatkę. 8 oczko dla GKS-u Katowice. Jan Firlej w polu zagrywki. Lekka zagrywka, ale Michał Żurek z kolan przyjmował. Mimo wszystko piłka nieźle dostarczona do Pawła Halaby. Ten nie kończy. Wiktor Musiał, to jest plas. Piotr Orczyk dobrze ustawiony w obronie. Jeszcze raz Halaba chciał nabić piłkę na blok. No i troszkę podpalił się chyba w obronie Patryk Niemiec, bo broniąc tą piłkę przebił ją na drugą stronę. Wszystko kończy się już mocnym atakiem GKS-u Katowice. Dłuższa to była akcja, to widać w tej sytuacji, ale tutaj Patryk Niemiec, wydaje mi się, mógł troszkę lepiej zachować się w obronie. Jan Firlej w polu zagrywki. Jest 9-7 w chwili obecnej, już 9-8, bo na prawym skrzydle Mateusz Malinowski kończy atak. Patryk Niemiec w polu zagrywki. Patryk Niemiec to jest jeden z tych zawodników, który dołączył w tym sezonie do naszego zespołu.
23 lata tego zawodnika, 2 metry, 2 centymetry wzrostu, absolwent Spały. Całkiem nieźle prezentował się w Gdańsku, ostatni sezon spędził w Warszawie. W tym sezonie dołącza do zespołu z Zawiercia. Kontra zakończona, mamy remis 9-9. I jeszcze raz będzie Patryk Niemiec w polu zagrywki. Przestrzelił. Tym razem gdzieś nad głową Dawida Buchowskiego i dobre półtora metra w aut. Piłka po zagrywce naszego środkowego wychodzi poza boisko. To oznacza 10. oczko dla Katowic. Dawid Buchowski teraz się melduje za linią 9. metra. No, ach, też zaryzykował zagrywkę. No, mamy taki nudniejszy okres tego seta. Mam wrażenie, że obie drużyny w chwili obecnej chcą potestować zagrywkę ryzykowną, albo mocną, albo taki agresywnie bity flot, tyle że w większości te zagrywki albo się zatrzymują w siatce, albo poza boiskiem. Zobaczymy Mateusz Malinowski teraz. No i proszę, jakby na zaprzeczenie moich słów, Mateusz Malinowski dokłada asa serwisowego, bardzo mocne uderzenie naszego atakującego, gdzieś tutaj w kierunku Dustina Watena bita piłka, więc Dustin Watten to też jest libero, który naprawdę potrafi przyjmować, to tylko pokazuje, jaką siłę uderzenia w poprzedniej zagrywce wykonał Mateusz Malinowski. Teraz Malinowski skrót. Ten skrót, co prawda, przystworzył trochę problemów w ekipie z Katowic, no ale Kiwka. Katowiczany już skuteczna. Kolejny remis 11-11. Malinowski przez chwilę będzie nie zagrywał, tak bym to powiedział. Miłosz Zniszczał z kolei w polu zagrywki. No, Miłosz Zniszczał to jest zawodnik, który już nawet w tym meczu pokazał, że swój flot potrafi być bardzo destruktywny. Teraz mamy całkiem niezłe przyjęcie. Patryk Czarnowski, ale jednak podbił go Jan Firlej. Lewe skrzydło. Jeśli dobrze widziałem, Sławomir Stolc na tym lewym skrzydle z wykorzystaniem dłoni blokujących drużyny przeciwnej kończy akcję. 12 punktów GKS Katowice. 11 Aluron CMC. Warta Zawiercie. Miłosz Zniszczał w polu zagrywki. No właśnie, ten jego flot, myślę, że jakbyśmy tu mieli pomiar prędkości, to około 80-90 km na godzinę, tak przynajmniej optycznie to wyglądało, tyle że tym razem nie zmieścił się na szerokość boiska, środkowy bloku GKS-u Katowice, 12-12, Paweł Halaba. Jak na razie 10 piłek dostał w ataku. Dwa razy skończył, więc tylko 20% skuteczności Pawła Halaby. Tak wyglądało to przynajmniej w secie numer 1. Wiktor Musiał w polu zagrywki. Mocna zagrywka, powalony Michał Żurek. Dołem Piotr Gorczyk dostarcza piłkę Mateuszowi Malinowskiemu, natomiast ten rozbija potrójny blok. No to jest bardzo fajna akcja, to jest taka akcja, którą naprawdę warto oglądać. No zdecydowanie nie trwają te powtórki 5 sekund. No cóż, pogrzebiemy jeszcze w nich. W każdym razie Mateusz Malinowski na potrójnym bloku, na sytuacyjnej piłce. Bardzo fajnie skończył atak. Teraz z kolei GKS Katowice na lewym skrzydle. Kończy akcję, tak popatrzyłem, bo Maxi Kawana bardzo długo patrzył na drugą stronę siatki. Gdzieś tutaj szukał kontaktu wzrokowego z którymś zawodnikiem z GKS-u Katowice. Bardzo jestem ciekaw, o co chodziło, bo... Aha, no tak, to jest punkt dla Zawiercia, więc tam chyba nie było boiska, tak mi się wydaje. No zostawmy. W każdym razie teraz do poprawki na lewym skrzydle. Sławomir Stolc już punktuje 14-14. No i ten, który przed chwilą kończył atak, Sławek Stolc w polu zagrywki. Mocna zagrywka, powalony Paweł Halaba, ale przyjął perfekcyjnie Mateusz Malinowski, ależ cios na tym prawym skrzydle. Bardzo mocne uderzenie naszego atakującego.
Wszystko zaczęło się od bardzo dobrego przyjęcia. Tutaj Maxi Cavanna tylko w zasadzie przesunął się o jeden krok w stosunku do miejsca, gdzie stał, więc miał otwarte wszystkie strefy do ataku. Jan Firlej teraz z kolei dołem, sytuacyjna piłka, Buchowski nabił piłkę na blok. Nie, nie nabił. Piłka nie dotknęła bloku. Piłka dotknęła górnej taśmy i wróciła na stronę GKS-u Katowice. To oznacza, że 4 odbicia odgwizdane po stronie drużyny gospodarzy, 16-14, i Grzegorz Słaby prosi o czas dla swojego zespołu. Jest szansa, żeby wrócić chwilę jeszcze do statystyk. Jeśli chodzi o statystyki bloku, to w pierwszym secie mieliśmy tylko jeden punktowy blok, Mateusz Malinowski. GKS Katowice za to punktowych bloków w pierwszym secie miał aż 5. 2 Jan Nowakowski, 2 Miłosz Zniszczoł i 1 w wykonaniu Adriana Buchowskiego. Więc jeśli chodzi o statystykę bloku, to tutaj przegrywamy z gospodarzami. W ataku mamy jeden punkt, w przyjęciu mamy jeden punkt procentowy lepiej, 59% w stosunku do 58% Gieksy. Skuteczniejsi byliśmy w pierwszym secie w ataku, 43% skuteczności do 36%, jakie zaprezentowała ekipa GKS-u Katowice. Natomiast w zagrywce obie drużyny zdobyły 2 punkty zagrywką, z tym, że 2 błędy po stronie zawiercia, więc jesteśmy w bilansie zagrywki na 0, natomiast Gieksa 4 błędy, w bilansie minus 2. Buchowski, lewe skrzydło, zatrzymany blokiem, teraz złożyły się tutaj bardzo fajnie ręce naszych zawodników. Zobaczmy sobie ten blok jeszcze raz w powtórce. Nie zgubił Jan Firlej w tej sytuacji bloku drużyny z zawiercia. Podwójny blok zatrzymuje atak z lewego skrzydła. Wychodzimy na 3 punkty prowadzenia. Teraz Łotan szarpie przyjęciem, Buchowski dołem, Firlej. No i proszę, to jest też taka rzecz, której nie da się wytrenować gdzie indziej niż po prostu podczas sparingów. Wydawało się, że sytuacja beznadziejna, ale jednak przodem do siatki, oburącz górą, Jan Firlej wypycha piłkę o blok i wałt. 17-15 na tablicy wyników, Jan Nowakowski w polu zagrywki. Halaba, dobre przyjęcie, środek siatki, Patryk Niemiec. No i proszę, ilekroć tylko Maxi Cavanna ma dobre przyjęcie, tylekroć Maxi Cavanna stara się uruchamiać właśnie grę z środka siatki. Zobaczmy jeszcze raz tą akcję. Znowu nie dgnął nawet nasz argentyński rozgrywający. Patryk Niemiec fajnie też wykręcił nadgarstek. To jest 18-15. Utrzymuje się 3 punkty prowadzenia ekipy z zawiercia. No już 2, bo ten flot Piotra Orczyka ląduje poza boiskiem. Warto chyba będzie zajrzeć właśnie w statystyki zagrywki Piotra Orczyka po tym secie, bo mam wrażenie, że to już jest 3. zepsuta zagrywka naszego przyjmującego. 3. przynajmniej, którą zauważyłem. Mogło być więcej od początku setu. Jan Firlej w halabę. Ten całkiem niezłe przyjęcie. Malinowski trafił. Fajny atak naszego leworęcznego atakującego. Minął blok tutaj od zewnętrznej strony do narożnika boiska. Ach, nie wystartowała ta powtórka. Może jeszcze raz? O właśnie. Tak jest. Dustin Watten był ustawiony bardzo blisko, jakby się spodziewał bardziej kiwki w wykonaniu Malinowskiego, a ten dalekim uderzeniem pod linię 9 metra zdobył punkt numer 19. Watten w przyjęciu, Firlej, druga linia, Stolz, podbił go Cavanna, natomiast no już tutaj Malinowski nie dał rady kontynuować tej akcji. No wydawało się, że będziemy w stanie jeszcze coś zrobić, zobaczmy. Pojedynczy blok, Cavanna dobrze ustawiony, no ale Malinowski jakby z takim piruetem siatkarskim zderzył się z tą piłką, nie dał rady ją zagarnąć. Może jakby ten piruet zakręcił w drugą stronę, obrócił się do boiska, to wtedy byłoby łatwiej. Żurek, Cavanna, Czarnowski chyba nie nakrył piłki, tak mi się wydawało dłonią. Było słychać po dźwięku, jaki ona wydała, że to było bardziej pchnięcie tej piłki, które wyleciało poza linię 9 metra. To są takie niuanse, bo chciał Maxi Cavanna szybko uruchomić Patryka Czarnowskiego. Ten też chciał szybko najść do tego ataku, tyle że na tej prędkości się minęli. Delikatnie, ale jednak punkt w poprzedniej akcji dla Gieksy. Teraz do poprawki i myślę, że tą akcję już można zdecydowanie zobaczyć w powtórce, bo bardzo fajne rozegranie przez plecy Maxi Cavanny. Patryk Czarnowski też wyczuł intencje swojego kolegi. No, Patryk Czarnowski był w zawierciu w zeszłym sezonie, Maxi Cavanna zdecydowanie nie, więc czasu na zgrywanie mieli niewiele, a taka akcja środek siatki przez plecy pokazuje, że już ze zgraniem jest całkiem nieźle. Malinowski zaryzykował z premedytacją, z pełnym impetem, z całą siłą, tyle że brakło troszkę centymetrów na szerokość boiska. Punkt dla Gieksy, Miłosz zniszczał w polu zagrywki.
Flot bity na Halabę, na 3 metry od siatki przyjęcie. Mateusz Malinowski na podwójnym bloku. Jest asekuracja, nie ma asekuracji. To jest koniec tej akcji. Ach, trochę chyba za szybko zapisuję te powtórki. One nie zdążą się zbuforować. Zobaczmy jeszcze raz. No nie będzie zobaczyć bloku Jana Nowakowskiego. W każdym razie z tej całkiem sympatycznej, bezpiecznej przewagi trzypunktowej, jaką miał do dyspozycji zespół Aluron CMC Warta Zawiercie, nie zostało już nic. 20 do 20 i o czas dla swojej drużyny poprosił Igor Kolakowicz. Widzę, że na Messengerze nawet parę osób mi napisało, że z transmisją jest ok, żeby kontynuować. Fajnie. Przypomnijmy jeszcze raz, że obiecaliśmy transmisję na wszystkich mediach społecznościowych. Nie do końca nam się to udało. W każdym razie jesteśmy na YouTubie. Fajnie, że jesteście z nami. Jest was w chwili obecnej dokładnie 230 osób. Super, bardzo z tego powodu się cieszę. Myślę, że każdy z was dokładnie tak samo jak i ja tęskni za tą siatkówką. Zresztą to ujęcie kamery pokazuje te puste trybuny, jak bardzo koronawirus sponiewierał naszym ukochanym sportem. No ale cieszmy się przynajmniej tym, co mamy okazję teraz oglądać. Paweł Halaba na prawym skrzydle forsuje blok przeciwników oraz przebija się przez linię defensywny GKS-u Katowice. 21 do 20. I bohater poprzedniej akcji, Paweł Halaba, wędruje wolnym krokiem teraz za linię 9 metra. Jeden punkcik przewagi to jest stanowczo za mało, żeby zejść zwycięsko z parkietu, więc tutaj potrzebny jest jeszcze jeden punkt. Chyba trzeba wyczyścić boisko, tak mi widzę z boku, że mop wjeżdża na halę. W każdym razie Halaba w polu zagrywki. Sławomir Stolc, jest dobre przyjęcie. Jan Nowakowski, to była tylko kiwka. Mamy kontrę. Malinowski na podwójnym bloku. Nie! Sorry. Piłka poleciała prosto w moje ręce. To oczywiście oznacza koniec tej akcji, ale błagam, nie zrobiłem tego specjalnie, tylko dlatego, żeby uratować sprzęt, bo gdyby tutaj biegnący bodajże Dawid Buchowski puścił nura prosto w nasze stanowisko komentatorskie, to był absolutny koniec transmisji, tak bym powiedział. Natomiast transmisja trwa dalej. Myślę, że ten punkt katowiczanie mi jakoś podarują. 22 do 20 na tablicy wyników i o czas tym razem poprosił Grzegorz Słaby. Przed chwilą 3 punkty prowadzenia, potem Gieksa doszła na remis. Teraz znowu 2 punkty prowadzenia zespołu z Zawiercia i cały czas Paweł Halaba w polu zagrywki. Iście szalona końcówka tego seta. Halaba. Teraz skrót, ale Łoten nie dał się zaskoczyć. Fidley na środek siatki z siatkarską złością i z premedytacją teraz Jan Nowakowski wbija gwóźdź w parkiet zespołu z Zawiercia. Może zdążymy jeszcze zobaczyć tą przydługawą powtórkę do końca. Bo warto. No nie było co zbierać. Wiktor Musiał teraz jest w polu zagrywki. I Wiktor Musiał tą zagrywką trafia. No i już nic nie zostało z przewagi zespołu Zawiercia. Znowu, aż by się chciało powiedzieć. Jeszcze chwilę temu mieliśmy 20 do 17. Teraz jest 22 do 22. Wiktor Musiał jakby daje sygnał swojemu zespołowi, że ten set da się wygrać. Tylko czy utrzyma regularność zagrywki? Jest mocno, jest też problem z przyjęciem. Przesunięty Maxi Kawana. Patryk Czarnowski nie kończy ataku. Buchowski stawia świece. Sławomir Stolc na potrójnym bloku przytrzymany. Jest instynktowna obrona Nowakowskiego. Nie dał radę Piotr Gorczyk. Firlej stawia piłkę. Stolc na lewym ataku. Jest podbity, jest obrona. Jest teraz kontra Zawiercia. Orczyk przestrzelił. Bardzo długa teraz wymiana. Bardzo długa akcja, sporo mieliśmy takiego biegania ambitnych obron. Myślę, że w pewnej sytuacji Piotr Gorczyk w przechodzącej piłce mógł się trochę lepiej zachować, jeśli mógłbym wychwycić taki jeden niuans poprzedniej akcji. Zasada jest taka, że jak z przechodzącej piłki atakujesz, to masz ją skończyć, masz zdobyć punkty.
to też tyczy się przykładowo rozgrywających. Jeżeli chcą z drugiej piłki kiwnąć, to też mają wręcz obowiązek być przekonani i pewni, że ten punkt będzie, bo jeśli go nie będzie, jeśli nie, ta kiwka nie wpadnie w boisko, jeśli ta przechodząca piłka nie zostanie skończona, no to to jest po prostu coś, co trzeba poprawić, przetrenować i następnym razem być już skutecznym. Jeżeli nie jesteś pewny, że skończysz z przechodzącej piłki, no to po prostu dograj do rozgrywającego. Nie ma żadnego problemu, żeby wyprowadzić regularną akcję. To wszystko zakończyło się punktem 23 dla GKS-u Katowice. 23-22. Wiktor musiał w polu zagrywki. Teraz lżej Piotr Gorczyk troszkę przesunął Maxi Kawanę. Ten kiwa, no właśnie, i nie skończył Maxi Kawana. Jeszcze raz kiwa, jeszcze raz nie kończy. Kontra, Sławomir Stolc na potrójnym bloku zahaczył o palce przeciwników. 24-22. No niesamowite, że chwilę wcześniej właśnie powiedziałem, że jak rozgrywający kiwa, to musi być pewny, że ta kiwka wpadnie, a tutaj Maxi Kawana dwa razy kiwnął, dwa razy nie skończył. No i to wszystko widać w wyniku tego seta. 24-22. Piłka setowa GKS Katowice. Wiktor musiał po raz bodajże trzeci albo czwarty w polu zagrywki. Z całej siły uderzył atakujący GKS-u Katowice. Mógł sobie na to pozwolić, bo bufor bezpieczeństwa jest na tyle duży, że teraz cały czas mają inicjatywę po swojej stronie. Cały czas mają piłkę setową, tyle że trochę łatwiejsze zadanie, bo wystarczy przyjąć i skończyć. W polu zagrywki Patryk Czarnowski. Sławomir Stolc dołem, Jan Firlej, druga linia, Buchowski nie kończy, Malinowski, wraca ta piłka na stronę Katowic, Firlej jeszcze raz, Buchowski teraz już z wykorzystaniem bloku zespołu Zawiercia kończy ten set. 25-23 na tablicy wyników. To oznacza, że GKS Katowice w tym dwusparingu, jeśli mogę użyć takiego określenia, zdobywa swój pierwszy set 1-1. Szanowni kibice, widzimy się po krótkiej przerwie, lecę po statystyki. Statystyki są już na naszym biurku, dokładnie statystyki po drugim secie, za drugi set. Będą za chwilę na Twitterze Aluron CMC i Warta Zawiercie, bardzo serdecznie zapraszamy. Natomiast ja mam statystyki po dwóch setach, to znaczy sumarycznie. Najbardziej mnie interesuje Piotr Orczyk, 6 wykonanych zagrywek, 4 błędy. W chwili obecnej na swoim koncie miał Piotr Orczyk. Wspominałem, że ta zagrywka tutaj na tej hali jakoś specjalnie nie siedziała. Jeżeli chodzi o przyjęcie, to cały czas jest nieźle. Mamy 59% skuteczności, tyle że atak poniżej 50%, dokładnie 44% w samym secie. No właśnie, w samym secie drugim Piotr Orczyk wykonywał zagrywkę 3 razy i 3 razy zepsuł. Czyli wszystkie podejścia, jakie miał nasz przyjmujący, były negatywne. Tutaj nie ma co ukrywać, że na zagrywkę też gorąco liczymy, ponieważ zagrywka zawsze była mocną stroną drużyny Zawiercia. Zawsze, przynajmniej u nas na hali, każdy zespół miał poważne problemy, żeby tą zagrywkę przyjąć. Zdarzały się nawet bardzo często takie mecze, że wychodziliśmy in plus na zagrywce, to znaczy zdobywaliśmy więcej punktów niż popełnialiśmy błędów. Zaczynamy set numer 3 od zagrywki Jana Nowakowskiego.
Kiwka Pawła Halaby, chyba siatka. Tak, po drodze jeszcze nasz przyjmujący zahaczył o taśmę pierwsze oczko dla GKS-u Katowice. Zobaczmy też, jak Paweł Halaba zaprezentował się w liczbach. 11 razy przyjmował z dwoma błędami, 45% pozytywnego, 27% negatywnego. 14 prób w ataku, tylko 3 skończone. To jest 21%. Trochę mało, w każdym razie są pewne zmiany. Myślę, że od tego powinniśmy zacząć kolejny set. Jest na boisku m.in. Grzegorz Bociek, tego się spodziewaliśmy. Jest też na parkiecie Marcin Kania, widziałem, że mignął mi pod siatką. Maxi Kawana, Piotr Orczyk, Paweł Halaba i Krzysztof Andrzejewski, a więc też zmiana na pozycji libero. W chwili obecnej tak prezentuje się zespół Alluron CMC Warta Zawiercie. Jeżeli chodzi o gospodarzy, czyli GKS Katowice, Sławomir Stolc, Wiktor Musiał, Miłosz Zniszczoł, Jan Firlej, Dustin Łoten i Dawid Buchowski, więc bez zmian ekipa Grzegorza Słabego. 1-1, Marcin Kania w polu zagrywki. Buchowski dołem, środek siatki, Miłosz Zniszczoł. No to jest całkiem niezłe rozegranie, mocny atak. Myślę, że powinniśmy zobaczyć tą akcję jeszcze raz, jeśli będzie nam oczywiście dane, w polu zagrywki, ponieważ Jan Firlej uruchomił środek boiska, będąc jakieś dobre półtora czy nawet 2 metry od siatki. Nawet jeżeli przyjęcie jest w tym miejscu, to siatkówka na tym poziomie pokazuje, że nie rezygnuje się z pierwszego tempa ani na chwilę, tak jakby chociaż Maxi Kawana dokładnie odpowiada tym samym, bo też uruchomiony, to jeszcze ostatnia akcja była, też uruchomiony Marcin Kania, dobre 2,5 metra od siatki przez swojego kolegę i też kończy 2-2. Grzegorz Bociek, pierwsza jego zagrywka w tym meczu. Łoten, przyjęcie całkiem niezłe. Miłosz Zniszczoł, przytrzymany pasywnym blokiem. Bociek w obronie. No, Patryk Czarnowski tutaj nie popisał się pod siatką. Jeszcze raz pracujemy blokiem. Łoten z kolei w obronie. Świeca, Wiktor Musiał, podwójny blok. Nabił piłkę na blok. Zostało to po stronie Katowic. No, to już nie będzie dopuszczone. Otwartą dłonią od dołu, przodem do siatki, Jan Firlej próbował jeszcze ratować tą akcję. 3-2 na tablicy wyników i w polu zagrywki Grzegorz Bociek. Druga zagrywka tego zawodnika. Trochę mocniej teraz Grzegorz Bociek, tyle że piłka zatrzymała się poniżej górnej taśmy. No poczekajmy, Grzegorz Bociek to jest zawodnik, który na pewno prezentuje taką siatkówkę fizyczną. Bardzo mocne ataki, bardzo mocne zagrywki. To była raptem druga jego zagrywka i gdzieś trzecia czy czwarta akcja, od kiedy jest na boisku. Dajmy mu złapać rytm meczowy. Zobaczymy za chwilę, jak się będzie prezentował. Dołem Maxi Kawana, Paweł Halaba nabił piłkę na blok. Dobrze to wszystko wyglądało. Jeszcze raz Halaba. Teraz już została piłka po stronie Katowic. Kontra. Wiktor Musiał. Flot. Nie flot, tylko kiwka. Patryk Czarnowski nie dał się oszukać. Andrzejewski w obronie. Jedną ręką. No tutaj troszkę chyba został w okowach, w blokach startowych Grzegorz Bociek. Nie spodziewał się, że dostanie piłkę, a już tym bardziej, że może dostać piłkę tak szybko wystawioną. Maxi Kawana widać jeszcze z Grzegorzem Bociekiem musi popracować troszkę nad zgraniem. Czwarte oczko, ale nie dla Zawiercia, tylko dla Katowic. Dawid Buchowski na palce, Patryk Niemiec, Grzegorz Bociek do poprawki, ale zagiął teraz bardzo mocno nadgarstek i kontrę w powietrzu ma zespół z Katowic. Nie robi z niego, z niej użytku, myli się z Sławomir Stolc na lewym skrzydle. No ale na samych błędach przeciwników to my tego seta nie ugramy. Pola wrócić do dobrych ataków. 4-4 w polu zagrywki Paweł Halaba. No to jego zagrywki w końcówce poprzedniego seta dały nam jeszcze nadzieję. Teraz Łoten, jest przyjęcie, ale przechodząca piłka. Nie skończył tego Piotr Orczyk. Musieliśmy oddać piłkę za darmo. Musiał, przebija się przez blok zespołu z Zawiercia. No szkoda, bo z kolejnej mieliśmy akcję w powietrzu. To już będzie ostatni moment, jak Wiktor Musiał tutaj kończy akcję. Po raz kolejny mieliśmy piłkę po swojej stronie. Po raz kolejny wyrwał się Piotr Orczyk do skończenia przechodzącej piłki. I po raz kolejny mu się to nie udało. Miłosz Zniszczoł w polu zagrywki.
Andrzejewski szarpnął przyjęciem, świeca do Boćka, Bociek nabija piłkę na blok, teraz będziemy mieli okazję jeszcze raz wyprowadzić atak, pojedynczy blok Grzegorz Bociek, ale Dawid Buchowski wyczuł intencję ataku Grzegorza Boćka, Sławomir Stolc nadział się na potrójny blok drużyny przeciwnej, więc punkt blokiem zdobywamy w tej akcji, kolejna dłuższa wymiana. Fajnie, bo te dłuższe wymiany pozwalają zdobyć trenerom to, po co tu tak naprawdę przyjechali, czyli materiał wideo do analizy, do korygowania ewentualnych problemów każdego z zawodników. Jak na razie ten sparring pokazuje, że tego materiału może być całkiem sporo. Buchowski, Firlej, lewe skrzydło, tam jest Stolc, podbił go Patryk Niemiec, mamy kontrę, mamy Piotra Orczyka. I kończy atak Piotr Gorczyk na lewym skrzydle, mocno, z premedytacją, z wykorzystaniem bloku przeciwników. Fajnie tutaj też popracował w obronie Patryk Niemiec. No to są akcje, w których w zasadzie nic już nie trzeba dodawać, nagrywać, pokazywać w szkole na WF-ach. Tak się gra w obronie, tak się gra na kontrze. 6-5, Patryk Niemiec. Tym razem przesadził, fajnie bita piłka gdzieś w okolice narożnika strefy numer 5, tyle że zabrakło troszkę centymetrów naszemu środkowemu bloku. Remis 6-6, Wiktor Musiał w polu zagrywki. Musiał już 2 punkty zagrywką zdobył, 11 prób, 3 błędy. Teraz nie zdobył punktu, mamy przyjęcie, mamy podwójną krótką, fajnie rozprowadzony pipe Paweł Halaba. No myślę, że to też może być firmowe zagranie tej pary Flavio Halawa. Ilekroć tylko uda się dobrze rozpocząć... Maxi, przepraszam, oczywiście, że tak. Maxi Cavana, nie Flavio, tylko Maxi Cavana. Myślę, że to może być całkiem fajne zagranie tej pary, bo ilekroć tylko ma Maxi Cavana dobre przyjęcie, to on lubi grać środkiem. Jak pogra środkiem, to uruchomienie Pawła Halaby z szóstej strefy sprawia, że on praktycznie atakuje bez bloku, a jak bez bloku, to tak skoczny zawodnik na takiej dynamice może po prostu uderzyć bardzo, bym powiedział, mile dla oka. 7-7, Sławomir Stolc w polu zagrywki. Mocna zagrywka, ale po taśmie straciła na impecie. Kania w przyjęciu. Piotr Orczyk, lewe skrzydło. Tak jest, skończył ten atak. Miałem takie wrażenie, że Piotrek Orczyk jakby troszkę zawisł w powietrzu. Zobaczmy. I tak, taki ułamek sekundy, w którym na zasięgu czekał, aż ta piłka do niego doleci. To pokazuje, że dość duże sprężynki w Achillesach ma Piotr Gorczyk, duży zapas w odbiciu, że może nawet powietrzu chwilę poczekać na piłkę. W międzyczasie lewe skrzydło Dawid Buchowski z wykorzystaniem podwójnego bloku Aluron CMC, warta zawiercie 8-8. Jan Nowakowski z uśmiechem na twarzy wędruje w pole zagrywki. Osiołek, jest dobre przyjęcie, Bociek na podwójnym bloku, mocno gdzieś zahacza o koniuszki palców blokujących, piłka na tyle mocno uderzona, że już nie dali rady ustawieni gdzieś tam w okolicach 8 metra obrońcy GKS-u Katowice kontynuować tej akcji. 9-8 i Marcin Kania w polu zagrywki. Flot, Buchowski, o, błąd nadepnięcia linii 9 metra. Marcina Kani. No to się zdarza. Tutaj może nie krytykujmy niepotrzebnie naszych zawodników. To jest pierwszy mecz w tym sezonie tychże zawodników z zawiercia na tej hali. Plus tutaj jeszcze nie ma terafleksu rozłożonego, więc mają prawo nie czuć tego boiska. Jan Firlej. Dobre przyjęcie. Cavana jedną ręką. To jednak... Za szybko chyba przyznałem, że przyjęcie było dobre, bo jedną ręką Maxi Cavana starał się bardziej ratować na siatce. Za ostro troszkę doleciała do taśmy piłka. Spróbujmy przyjąć to jeszcze raz, ale troszkę dać oddechu naszemu rozgrywającemu. 10-9 GKS Katowice, Jan Firlej po raz drugi w polu zagrywki. Teraz mocniej, ale przestrzelił. Grzegorz Bociek wędruje w pole zagrywki. No na pewno będzie mocno.
Chyba nikt nie spodziewa się niczego innego. Dobrze uderzona piłka. Szkoda, że o tą taśmę zahaczyła Wiktor Musiał. Podbił go Piotr Gorczyk. Mamy świecę w powietrzu. Ach, to będzie piłka podwójna odgwizdana Halabie. Szkoda, bo tam miał ochotę kontynuować tą akcję Grzegorz Bociek. Fajna zagrywka Bocieka, to też trzeba odnotować. Widziałem po takim bananie, po takiej dziwnej rotacji, jakiej nabrała ta piłka. Przypominało mi to czasy, jak Roberto Carlos wykonywał rzuty wolne w Realu Madryt. To mniej więcej tak ta piłka leciała, tylko że o taśmę zahaczyła. Teraz z kolei chyba chciał z podobną rotacją uderzyć piłkę Dawid Buchowski. Bardzo mocno zawinął nadgarstek, tyle że wykrzywił go na tyle mocno, że w niebezpieczeństwie była ławka trenerska z zawiercia. Daleko od boiska wylądowała ta piłka. Po 11 w polu zagrywki po stronie zawiercia jest Paweł Halaba. Buchowski, jest przyjęcie. Punkt dla zawiercia. Piłka rzucona, odgwizdana rozgrywającemu Katowic. No fajnie, jak gwizdać takie rzeczy, to porówno każdym. Chwilę wcześniej Maxi Kawana też nie dał rady jedną ręką czysto odbić piłki. Teraz Jan Firlej też musiał uznać przewinienie w tej akcji. 12 do 11. Halaba bardzo mocno. Łoten, jest dobre przyjęcie. Wiktor Musiał na podwójnym bloku. Fajna akcja Gieksy. Myślę, że możemy śmiało zobaczyć w powtórce, jak to wyglądało, jeśli tylko będzie nam dane. Nie czekać zbyt długo na tą powtórkę. No właśnie. O, tutaj to jest końcówka jeszcze poprzedniej akcji. Zbyt długo byśmy czekali na tą powtórkę. 12 do 11. Mocna zagrywka, dobrze przyjęta i dobrze skończona. Tak to wszystko wyglądało po stronie Gieksy. Jak będzie wyglądało po stronie zawiercia? Też fajnie. Co prawda przyjęcie gdzieś na 3 metry od siatki, ale Piotr Orczyk tutaj na zasięgu i na podwójnym bloku. No posypały nam się te powtórki. Teraz już chyba zupełnie. Jest w chwili obecnej 13 do 12 na tablicy wyników. Patryk Niemiec w polu zagrywki. Buchowski, dobre przyjęcie, lewe skrzydło, Stolc, piłka jest do gry po stronie zawiercia. Grzegorz Bociek, mocno, Łoten, trafiła go ta uderzona piłka przez Bocika. Nie Flavio, tylko Maxi Kawana na środku. Zawiesiłem się, ponieważ no to jest czarodziej, już mogę to powiedzieć. Myślę, że to było widać w tej akcji, że on wykonał taki ruch, jakby wychodził w powietrze do ataku. Jedna noga, druga noga, odchylony bark i w powietrzu dopiero się obrócił w kierunku swojego skrzydła, żeby wystawić, markując jakby ochotę wykonania ataku. To wszystko związało nam środkowego Gieksy na ułamek sekundy i to wystarczyło, żeby skończyć akcję. Nowakowski nie kończy, Kawana wyłączony do zegrania, Bociek na potrójnym bloku, jest to jeszcze do gry. Kawana, Piotr Gorczyk z kolei z lewej strony. No, panie sędzio, gramy dalej. Dustin Łoten, GKS Katowice cały czas ma piłkę w grze. Sławomir Stolc doprowadza do końca tą akcję. Bardzo długa wymiana teraz zakończona punktem dla GKS-u Katowice. To już jest ten ostatni moment, ostatni atak. Już chyba wiem, jak obsługiwać te powtórki. Chyba rozkminiłem, dlaczego one tak długo trwają. Zaraz to przetestujemy. W każdym razie Wiktor Musiał powędrował w pole zagrywki. Przystanie 14 do 13 dla Aluron CMC. Warta zawiercie. Zobaczmy, jak Wiktor Musiał prezentował się w ofensywie z kolei. 19 prób, 6 skończonych, 32 skończone ataki, 32%, 6 skończonych ataków, więc nie jest to jakiś rewelacyjny wynik. Natomiast na pewno zagrywka przynajmniej do drugiego seta. 3 błędy, 2 punkty, to może cieszyć. 15 do 13 i gramy dalej. Nowakowski. No zobaczmy, czy już wiem, o co chodzi z tymi powtórkami. Trzeba po prostu chwilę dłużej odczekać, a nie włączać ją tak szybko. ...15 do 14, Sławomir Stolc w polu zagrywki. Po taśmie Maxi Kawana wyłączony do zegrania. Piotr Gorczyk na podwójnym bloku. Ależ mądrze teraz zachował się nasz przyjmujący. W żaden sposób nie szukał kontaktu z parkietem. Szukał tak naprawdę tylko i wyłącznie rąk przeciwników w bloku. No i te ręce udało mu się znaleźć, bo sytuację miał naprawdę trudną do skończenia. Zresztą zobaczmy, tutaj sytuacyjna piłka i Piotr Gorczyk wychodzi obronną ręką. 16 do 14 i teraz zagrywka w wykonaniu Orczyka. Powalony Łoten, coś tam się stało.
jęczy tutaj z bólu bardzo mocno Dustin Wotten. Nie wiem, czy nie będzie potrzebna za chwilę zmiana. Bardzo mocne uderzenie Piotra Orczyka. To wszystko kończy się punktem dla Katowic. Dustin Wotten teraz jest poza boiskiem, ale nie dlatego, że coś mu się stało, tylko dlatego, że w polu zagrywki jest Jan Nowakowski. Chyba tylko zaszczypał go palec. Może ewentualnie go wybił. Zaraz się pewnie dowiemy. Jan Nowakowski w Orczyka. No, szarpie Orczyk przyjęciem, goni Kawana. Grzegorz Bociak na podwójnym bloku. Zatrzymany. Zatrzymany. Równo tam skoczyli teraz katowiczanie w bloku. No i mamy remis 16-6. No jednak oficjalnie przyznaję, że odczekanie dłuższego okresu czasu, żeby wyświetlić powtórkę, nic nie daje, bo one cały czas są zdecydowanie za długie. Już goni nas następna akcja. Nowakowski po taśmie, Halaba to przyjmuje, Grzegorz Bociak na pojedynczym bloku. No tutaj Grzegorz słaby z kolei, dość mocno pokrzykiwał na swoich kolegów, graj, 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 bo to było jeszcze do gry. To jeszcze można było naprawdę jakoś kontynuować. Tyle, że żaden z zawodników IKS-u Katowice tutaj nie wystartował do asekuracji. 17-16, mozolnie teraz i ciężko przychodzi zdobywanie punktów zespołowi Aluron CMC Warta Zawiercie. Buchowski, Firlej, prawe skrzydło, Wiktor Musiał przez strefę bloku i ten atak ostatecznie kończy się skutecznie. Jan Firlej w polu zagrywki. Przestrzelił. No tutaj już widać było po tym, jak łapie piłkę w powietrzu przed wykonaniem zagrywki, że ona raczej nie będzie trudna, a jeszcze wyleciała poza linię 9 metra. Błędem własnym zdobywamy punkt numer 18. Błędem własnym GKS-u Katowice oczywiście. Grzegorz Bociek w polu zagrywki. Mocna zagrywka. Dawid Ogórek jednak jest na parkiecie. Dawid Buchowski nie kończy ataku. Patryk Niemiec też nie skończył. Podbił go Ogórek. Troszkę szarpanej gry, ale jest Halaba w powietrzu. I Halaba tą akcję skończył atakiem po bloku. Zahaczył gdzieś o blok, więc dłuższa wymiana. Wszystko kończy się szczęśliwie dla zespołu z Zawiercia. I jeszcze raz będziemy mieć Grzegorza Bodźka w polu zagrywki. Ale wcześniej o czas dla swojej drużyny poprosił Grzegorz Słaby. Wydaje mi się, że tutaj nie ma co specjalnie korygować w składzie, tylko Grzegorz Słaby chce, żeby Grzegorz z kolei Bociek troszkę dłużej pomyślał, zanim wykona zagrywkę. Tak mi się wydaje, że to jest czas na przedłużenie. Koniec przerwy, zawodnicy są gotowi do wejścia na boisko. Cały czas dwupunktowe prowadzenie zespołu z Zawiercia 19-17. I cały czas Grzegorz Bociek jest w polu zagrywki. No chyba wszyscy spodziewają się tu mocnego uderzenia. Po taśmie Jan Firlej wyłączony do zagrania. Dawid Buchowski na podwójnym bloku, podbił go Bociek, goni po piłkę. Halaba postawił świecę na drugą linię. Orczyk, jak on to zrobił? Szanowni Państwo, nie dość, że skończył atak, to jeszcze trafił idealnie między biurko a case'a, które mam tu poustawione, więc nie zdemolował w ogóle żadnego elementu transmisji. Perfekcyjnie wykonany atak, 20-17. I Grzegorz Bociek po raz kolejny. Dobra jego zagrywka, szczęśliwie po taśmie przeleciała na drugą stronę, ale przede wszystkim mocna, teraz trochę lżej. Dawid Ogórek, jest dobre przyjęcie. Buchowski bardzo mocno teraz zawinął na pojedynczym bloku piłkę. No myślę, że tutaj niespecjalnie już było co zbierać tej akcji. Tak jest, w każdym razie 20-18 na tablicy wyników, 2 oczka prowadzenia, jeszcze jest bezpieczna przewaga, tyle że ten, który przed chwilą tak mocno skończył atak, Dawid Buchowski, już zbiera się do mocnej zagrywki. A jednak skrót, Piotr Orczyk nie dał się zaskoczyć, prawe skrzydło, Grzegorz Bociek, pojedynczy blok, ale przestrzelił
nie zmieścił się na szerokość boiska. Był tam ustawiony przy linii Dawid Ogórek i bardzo wyraźnie był przekonany, że piłka się nie zmieściła. Zgadza się z tym sędzia. 20-19. Jedno oczko uciekło. Buchowski. Skrót, jeszcze raz wyciągnięty Orczyk, dołem Kawana do Boćka do poprawki. Bociek na podwójnym bloku pogonił teraz za tą piłką Dawid Ogórek, natomiast wszystko już skończyło się szczęśliwie dla drużyny z Zawiercia. Wracamy na dwupunktowe prowadzenie. W międzyczasie zmiana po stronie drużyny Zawiercia. Zszedł z boiska Paweł Halaba, a na boisku pojawił się Mateusz Malinowski. Malinowski jest od razu desygnowany w pole zagrywki, więc zmiana zadaniowa. Po taśmie Ogórek na palce, Firlej, środek, Miłosz z Niszczą kończy ten atak. Ach, to jeszcze jest poprzednia akcja. Tutaj atak Grzegorza Boćka. 21-20. Miłosz zniszczał w polu zagrywki. Flot przyjęty przez Krzysztofa Andrzejewskiego. Piotr Orczyk rozbija dłonie blokujących. Była tam dziura pomiędzy Janem Nowakowskim a Wiktorem Musiałem. Tą dziurą bardzo przytomnie Piotr Gorczyk zdobywa 22 punkt. No i powoli trzeba patrzeć już na koniec tego seta. 25 oczko na horyzoncie, 2 punkty przewagi. Piotr Orczyk w polu zagrywki. Nie, to Patryk Niemiec, przepraszam. Patryk Niemiec, Buchowski dołem, szarpie przyjęciem. Ogórek stawia piłkę do Sławomira Stolca. No nie wiem, jakim cudem tenże zawodnik dał radę na takim spokoju, z takim jakby spokojem i siłą i pewnością trafić jeszcze w parkiet. No musiała być tam dziura w bloku, bo inaczej tego wytłumaczyć się nie da. 21-22, Wiktor Musiał. No jeśli ktoś by miał jeszcze dać GKS-owi Katowice szansę na odrobienie strat przy zagrywce, to na pewno ten zawodnik. Jest mocno powalony Malinowski. Powalony Malinowski. Malinowski pozostał na boisku. Byłem pewny, że to była tylko zmiana zadaniowa. A teraz, szanowni państwo, mamy na boisku Grzegorza Boćka, Mateusza Malinowskiego, czyli dwóch atakujących. I Malinowski chyba był ustawiony do przyjęcia tej zagrywki. 22-22. Ciekawy zabieg w wykonaniu naszych trenerów. Paweł Halaba siedział na ławce rezerwowych. Nie widziałem, żeby tam był jakiś problem z jego zdrowiem. Zaraz spróbuję to jakoś zdiagnozować. Na pewno Malinowski wraca na boisko. Paweł Halaba siedzi na ławce rezerwowych, nie jest opatrywany przez nikogo. Więc to jest chyba jakieś celowe zagranie do przećwiczenia. W każdym razie nasza linia przyjęcia wygląda tak. Andrzejewski, Malinowski, Orczyk. To Malinowski przyjmował piłkę. Całkiem nieźle mu to poszło. Piotr Gorczyk na zasięgu. Nie zdążył już tutaj z asekuracją bodajże Wiktor Musiał. No myślę, że to śmiało można by obejrzeć jeszcze raz, bo Malinowski w obronie. W przyjęciu, proszę. Perfekcyjnie. Będziemy mogli zobaczyć, jakie statystyki przyjęcia miał Mateusz Malinowski po tym secie. W każdym razie Maxi Kawana w polu zagrywki, Stolc na palce i tak 3 metry od siatki, Fidlej uruchamia Musiała, Musiał plasem, wybrał go Andrzejewski, Grzegorz Bociek na prawym skrzydle, mocne uderzenie, zagarnął piłkę jeszcze Musiał, piłka wróciła na stronę Zawiercia. Grzegorz Bociek będzie kończył kolejne uderzenie, Ogórek, ale piłka chyba już podwójne odbicie dokładnie, odgwizdane Janowi Nowakowskiemu, to daje 24 oczko dla ekipy z Zawiercia. Paweł Halaba teraz wstał i dołączył do kwadratu rezerwowych, przybijając piątkę z wszystkimi kolegami, których spotkał po drodze, więc wydaje mi się, że żadnej kontuzji nie ma, jest gotowy do gry, a trener Igor Kolakowicz pokazuje nam, że Mateusz Malinowski ma papiery na granie na przyjęciu. Przerwa na żądanie Grzegorza Słabego przy stanie 24-22.
Koniec przerwy, wracamy do gry. Czy to będzie ostatnia akcja tego seta? Maxi Cavana. Stolz, as serwisowy, no as serwisowy może za dużo powiedziałem, ale punkt zdobyty zagrywką przez naszego argentyńskiego rozgrywającego 25-22. Takim wynikiem kończy się set numer 2, numer 3, przepraszam bardzo. 25-22, 2-1 prowadzenie w tym meczu obejmuje ekipa Aluron CMC, warta zawiercie. Po raz kolejny udam się po statystyki i widzimy się po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami. Statystyki są już u nas, tyle ile miałem czasu, zapytałem naszego skauta, naszego statystyka Krzyśka Makaryka. Malina na przyjęciu, to było celowe, czy Halaba sobie coś zrobił? Na co Krzysztof Makarek mi odpowiedział, nie wiem, zapytaj się, skąd mam wiedzieć. No więc chyba to nie jest związane z jakąś kontuzją, tylko to jest jakiś pomysł trenera naszej drużyny na to, żeby sprawdzić formę Mateusza Malinowskiego w linii przyjęcia. Szanowni Państwo, Mateusz Malinowski przyjmował ze 100% skutecznością. Dwa razy, co prawda, ale dwa razy przyjął pozytywnie, więc 100% pozytywnego przyjęcia, 0 perfekcyjnego, już tak dopełniając 18 prób ataku Maliny, 61% skuteczności, a więc 11 punktów, do tego 2 bloki i 1 zagrywką. Tak prezentuje się w chwili obecnej Mateusz Malinowski. No to od razu Grzegorz Bociek, 13 prób w ataku, 4 skończone, czyli 31. Dzisiaj Grzegorz Bociek prezentuje się przynajmniej w liczbach trochę gorzej niż Mateusz Malinowski. To było dokładnie na odwrót w porównaniu do tego, co oglądaliśmy wczoraj. Paweł Halaba coś rozmawia z Jankiem Nowakowskim, więc cały czas mam wrażenie, że to nie jest jakoś sprawa, co zresztą widać tutaj przy słupku sędziowskim sobie panowie gaworzą, więc to raczej nie jest kontuzja. Bardzo ciekawe zagranie, bo jeszcze w dniu wczorajszym mówiłem, że nie będziemy mieli okazji obserwować Grzegorza Boćka i Mateusza Malinowskiego jednocześnie na boisku, bo na boisku miejsce dla atakującego jest tylko jedno, a okazuje się, że minęło 24 godziny i trener Igor Kolakowicz udowadnia mi, że da się obserwować na boisku i Grzegorza Boćka i Malinowskiego, z tym, że jeden z tej dwójki w roli przyjmującego. No zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Chociaż troszkę dłuższa przerwa nam się teraz zrobiła. No cóż, jak jest dłuższa przerwa, to jest więcej czasu na to, żeby popatrzeć na statystyki. Jeżeli chodzi o zagrywkę, to mamy minimalne prowadzenie. 4 punkty zdobyte zagrywką, zawiercie 3 punkty zdobyte przez Katowice. Natomiast jeżeli chodzi o bilans, to my jesteśmy na minus 8, a Katowice na minus 10. Więcej razy po prostu psuli zagrywkę nasi dzisiejsi przeciwnicy. Najwięcej zagrywek punktowych wykonał Patryk Niemiec po stronie zawiercia, bo 2. Natomiast po stronie drużyny z Katowic Wiktor Musiał również 2. Jeżeli chodzi o przyjęcie, to najczęściej obstrzeliwanym w przyjęciu cały czas niezmiennie, żebym teraz nie strzelił gafy, ale wydaje mi się, że to jest Piotr Orczyk. Tak, dokładnie, niezmiennie Piotr Orczyk 25 razy przyjmował już zagrywkę ten zawodnik, 60% pozytywnego przyjęcia, 20 perfekcyjnego, więc myślę, że jest nieźle jak na taką ilość przyjmowanych piłek. Drugi w kolejce Paweł Halaba 14, więc aż 10 mniej.
a przyjmował na 57% pozytywnego przyjęcia, 29% perfekcyjnego, więc jest nieźle. Cały zespół z kolei przyjęcie 53%. Mankamentem delikatnie dzisiaj, myślę to ujmując, jest... jest przyjęcia. Wydaje mi się, że to już chyba koniec nawet tego meczu, bo zawodnicy się już rozciągają, więc dzisiaj chyba tylko 3 sety będziemy mieli okazję rozegrać, a nie 4, tak jak to miało miejsce w dniu wczorajszym. W każdym razie przeanalizujmy dokładnie statystyki. Jeżeli chodzi o atak, to 96 prób w ataku miał zespół z Zawiercia, 43 razy skończył, a więc 45% skuteczności ataku całego zespołu. Relatywnie niedużo, jeżeli mówimy o regularności na poziomie plus ligi, to tutaj ta skuteczność powinna być no, powyżej 50, najlepiej zmierzająca gdzieś do 60, a w momencie, kiedy się kończy na poziomie powiedzmy 70, to można powiedzieć, że wszystko wchodzi. Poniżej 50, no to troszkę mało. Natomiast zespół GKS-u Katowice można by powiedzieć równie mało, 41% skuteczności w ataku. Najczęściej atakującym zawodnikiem po stronie Zawiercia był Paweł Halaba, 25 razy, 14 razy skończył, a więc 56% skuteczności w ataku. Natomiast po stronie drużyny z Katowic był Wiktor Musiał, 29 prób, 9 skończonych ataków, 31, a więc o ile lider w Zawierciu, czyli Paweł Halaba, no nie, jeszcze raz, na 29% grał, o tyle Wiktor Musiał na 31, więc obaj ci zawodnicy po prostu skuteczność nie najwyższa, tak bym powiedział. Jeżeli chodzi o najwyższą skuteczność, to tutaj warto zauważyć Mateusza Malinowskiego przy 18 próbach, 61% skuteczności w ataku i po stronie GKS-u Katowice 23 próby w ataku miał Sławomir Stolc, 10 skończył, czyli 43. No ten atak nie był mocną stroną w drużynie jednej, jak i drugiej. Teraz już jestem pewien, że ten mecz dobiegł końca, więc w dniu dzisiejszym tylko 3 sety mieliśmy okazję dla Państwa transmitować. Zawodnicy się już rozciągają, więc tego czwartego nie będzie. Mecz skończył się wynikiem 2-1 dla Aluron CMC Warty Zawiercie. Bardzo serdecznie dziękuję w takim razie wszystkim osobom, które oglądały dzisiejszą transmisję. Jeszcze raz przepraszamy za to, że nie było nam dane prowadzić transmisji na wszystkich mediach. Złośliwość rzeczy martwych, do tego jeszcze niezależnych od nas, sprawiła, że tak to się potoczyło. No ale mamy nadzieję, że już następne transmisje będą już lepiej realizowane. Tego się trzymajmy. Potrenowaliśmy dzisiaj trochę powtórek. Wiemy, że te powtórki są troszkę za długie. Myślę, że jednak mimo wszystko możemy być zadowoleni z tego, jak spędziliśmy to sobotnie popołudnie. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Marcin Górski, Aluron CMC, Warta Zawiercie. Do usłyszenia.